Szanowni Państwo, od kilku dni w kuluarach słyszeliśmy o pomysłach ograniczenia możliwości pracy dla dziennikarzy i posłów wspólnej naszej pracy. Dzisiaj na konwencie seniorów pan marszałek Kuchciński potwierdził takie swoje pomysły, mówiąc o tym, że zbiera informacje z różnych parlamentów Europy, z krajów zachodniej Europy, jak w innych parlamentach praca dziennikarzy wygląda i jak wygląda poruszanie się dziennikarzy po parlamentach w innych krajach narodowych, także po Parlamencie Europejskim. I ma rzeczywiście plan i mówi, że jest zdeterminowany, żeby przeprowadzić zmiany, które ograniczą dostęp dziennikarzy do posłów i posłów do dziennikarzy. Platforma i nasz klub przygotował opinię z polskiego parlamentu, z Platformy Obywatelskiej, największej partii opozycyjnej, do pana marszałka, żeby także wpłynęła. I ten list dzisiaj panu marszałkowi przekażę, w którym nie zgadzamy się z takim pomysłem. Uważamy, że dorobkiem polskiego parlamentaryzmu jest też dość swobodny dostęp dziennikarzy do polityków i polityków do dziennikarzy. Przechodziliśmy to w czasach także, kiedy Platforma rządziła. Ten dostęp państwa do nas był otwarty i wiele ciekawych wywiadów udało się państwu nagrać z politykami także Platformy. Dzisiaj to jest szczególnie ważne, kiedy wysunięcie czy wypchnięcie dziennikarzy do piwnicy, która gdzieś przy Sejmie ma być miejscem pracy dla państwa i kontaktów polityków z mediami, jest czymś dla nas nie do przyjęcia. To jest raczej wprowadzanie swoistej cenzury na kontakty polityków z dziennikarzami i dziennikarzy z politykami. Ja wiem, że wielu posłów PiS-u ma dzisiaj problem w kontaktach z mediami, ale to jest także utrudnianie pracy opozycji. To jest także utrudnianie pracy partiom opozycyjnym, politykom partii opozycyjnych w normalnym, bieżącym kontakcie z mediami, bo za państwa pośrednictwem my przekazujemy informacje Polakom. I to jest dla nas rzecz istotna. Rozumiemy częściowo argumenty pana marszałka o poprawie bezpieczeństwa w Sejmie i nad tym trzeba oczywiście pracować, ale nie chcemy, żeby ten argument o bezpieczeństwie, o zasłanianiu się dzisiaj trochę walką z terroryzmem, żeby ten argument nie był tarczą, która będzie chroniła wyrzucanie dziennikarzy z Sejmu i będzie tą tarczą, która odsunie opozycję od dojścia do niezależnych mediów. To jest chyba niedobra droga i nie tędy powinniśmy iść i nie tak powinniśmy budować demokrację. Nie chcemy tej zmiany, nie chcemy polepszania nam pracy i nie chcemy polepszania pracy dziennikarzom w taki właśnie oto sposób. Dlatego dzisiaj składamy oficjalne pismo do pana marszałka, żeby oprócz tych opinii z innych krajów miał także opinię z polskiego parlamentu, bo wyraźnie tej opinii panu marszałkowi na razie brakuje. Rzeczywiście trudno znaleźć racjonalne argumenty na to, by usunąć dziennikarzy z Sejmu albo by ograniczyć obecność dziennikarzy w sejmowych korytarzach. Racjonalnym argumentem nie można nazwać tego argumentu, który mówi o potrzebie zwiększenia bezpieczeństwa samych dziennikarzy, bo tak to bywa formułowane, albo bezpieczeństwie polskiego parlamentu. Wiemy, że codziennie, również w dniach sejmowych, setki osób odwiedzają parlament, wycieczki. Dziesiątki osób na co dzień tutaj bywa i są odpowiednie mechanizmy, które sprawiają, że bezpieczeństwo parlamentu jest zapewnione na co dzień. Ta sytuacja związana z zamachami terrorystycznymi nic do tej naszej sytuacji nie wnosi. Tak naprawdę chodzi nie tylko o warunki pracy dziennikarzy, ale chodzi o coś ważnego, chodzi o zasadę konstytucyjną wolności słowa, która realizowana jest w praktyce wtedy, kiedy obywatele mają dostęp do informacji. Ten dostęp do informacji zapewniają dziennikarze. To czasem jest mało sympatyczne dla polityków, zwłaszcza wtedy, kiedy nie chcemy wypowiadać się na jakiś temat. Mamy tego świadomość, że tak bywa, ale nie można z tego powodu wyrzucać dziennikarzy z gmachu Sejmu i tym samym odcinać obywateli od dostępu do informacji o tym, co robią ich przedstawiciele w parlamencie. To jest niedopuszczalne, to narusza konstytucyjne zasady, dlatego wszelkie formy ograniczenia dostępu dziennikarzy do informacji na temat pracy polityków powinny być poddawane szczególnej weryfikacji i mieć charakter bardzo ostrożny, a to co robi pan marszałek Kuchciński w ostatnich tygodniach w ograniczeniu możliwości poruszania się dziennikarzy po Sejmie i to co jest zapowiadane, zdecydowanie przekracza jakiekolwiek racjonalne ramy rozsądnej ingerencji w tą wartość, jaką jest wartość wolności słowa i dostępu do informacji obywateli.